Witajcie! Dzisiaj taka moja relacja w godzinie pierwszej w nocy. O, pierwsza w nocy dochodzi. Otóż tak. Dzisiaj w ogóle tak sobie pomyślałem, że nie odpuszczę temu swojemu staremu skuterowi. Mam do niego taki sentyment, że szok. Temu na ekranie jest pompa hamulcowa. Oryginalna. Od nowości, która w nim była. Mimo, że dostałem nową, to i tak postanowiłem, że ją zregeneruję. Zamówiłem dzisiaj rano części. Mianowicie nie wiem, jak to pokazać. Spróbuję jakoś. Palcem przytrzymam. Tu wezmę sobie jakiś wskaźnik. Tu jest ten trzpień. O cały tam, o pod tym podrączku. Ja już to raz kiedyś rozbierałem, smarowałem, ale słabo to dało rezultat, bo tam są wyrobione te uszczelniacze i ona się blokuje. I zamówiłem cały ten trzpień, całą tą uszczelkę i tam jest cały zestaw naprawczy, co do tego jest potrzebny. Tam jest pierścień Segera, to się wyciąga i odkręca się to i będzie działać. Bo dostałem od kolegów od jakiegoś kłada, ale ona nie bardzo mi tam pasuje, nie podoba mi się. Więc jak kosztuje to 17 zł, to sobie zamówiłem, bo cała pompa taka kosztuje 5 dych. Więc co będę 5 dych wydawał, jak to można zregenerować za 17 zł. A przy okazji jeszcze wymieniając pompę, zdiagnozowałem problem polegający na całym tym zacisku, bo tłoczki są, jak to się mówi, skorodowane już, zaczynają korodować i one nie działają tak jak trzeba, bo one za ciężko tam chodzą. Więc zamówiłem od tego samego sprzedawcy, który zestaw naprawczy do pompy hamulcowej sprzedaje, zamówiłem także u niego w jednej paczce cały zestaw naprawczy całego zacisku hamulcowego, w którym znajduje się wszystko, co jest do niego potrzebne, czyli nowe prowadniczki, nowe wszystkie uszczelki, gumki, no i wszystko, co jest do niego potrzebne. I cały zakup kosztował mnie zestawów naprawczych do pompki i do zacisku 50 zł, bo zamówiłem to przez Allegro Smart, które mam opłacone. Przyjdzie mi do paczkomatu i sobie odbiorę, bo i tak jeżdżę codziennie do pracy, przejeżdżam obok paczkomatu, więc jest to dla mnie opcja wygodna. A pompa hamulcowa nie pasuje mi, bo ona jest troszeczkę tu za duża i jak tu widać, już się tu zapiera śrubka od kierunkowskazu, która trzyma całą lampę w tym plastiku, o to. I już mi tu nie pasowało i musiałem złapać to na trytytkę, bo to odchodził ten cały plastik po prostu. No i tą rewizję musiałem wywalić, bo ta pompka jest większa, ale ona też jakaś taka jest, no, używana. No, dali mi chłopaki za darmo, mówię, jakiś czas pochodzi, ale stwierdziłem, kurczę, jakiegoś tu złoma wstawiłem, przepraszam, i co, i będę się z tym męczył. Ach, ponaprawiam to i będzie jak trzeba. Może ten skuter nie jest sprawny w 100%, ale w 80% na pewno będzie i badanie techniczne na pewno przejdzie. A jeszcze zrobię mu badanie techniczne, a co? Skoro udało mi się silnik zrobić, powymieniać, tłumik wyspawać elektrodami. Zobaczcie, elektrodami wyspawałem. Powinienem migomatem, tak? Ale elektrodami wyspawałem. Karter tutaj, ten, co się świeci na ten, też używany, mi się udało kupić. I oponka za grosze, prawie nówka.
No, a światła w nim wszystko jest, tylny hamulec jest, a jeszcze przedni zrobić. Na przegląd niech sobie będzie. Chociaż tam przegląd to mi niekoniecznie potrzebny, bo ja tym skuterem tylko jeżdżę sporadycznie koło domu gdzieś, albo do sąsiada, albo gdzieś, albo polną drogą jakąś. No ale sprawny musi być. Motorek czeka na lepsze czasy, bo zimno jest, nie chce się jeździć. Zimno jest. Oktawia robi teraz zawór roboczy. Nie ma co. Także taka moja relacja dzisiejszej nocy. Nie patrzcie na butelki, bo u mnie w garażu zawsze gdzieś są. Mogę nie pić, ale zawsze stoją puste. Także Coca-Cola też. Jak drinka trzeba zrobić, wszystko jest. Burdel oczywiście nie sprzątam, bo złodziej, żeby nic nie znalazł. Tak to musi być. Także będzie jeszcze relacja, jak mi przyjdą części. Będę to wymieniał tam w środku i w zacisku. Porozbieram to, powyczyszczam, powydmuchuję tak jak się należy. Przewody hamulcowe, wszystko przeczyszczę. I będzie to śmigać. Także trzymajcie się. I do następnego odcinka, jak to mówi Jarek Ogarek. To trzymajcie się i do następnego odcinka. Na razie, cześć! Witajcie, już chyba dzisiaj po raz ostatni. Zrobiłem te hamulce. Wszystko jest git. Czyli jednak zestawy naprawcze to zestawy naprawcze i części się naprawia. Pompę zregenerowałem. Jest oryginalna. No niestety rączka nie jest oryginalna, bo tamtą zepsułem. No tak jak mówiłem. Można ją złamać. Złamałem. Chciałem zrobić dobrze, zrobiłem źle. Dobrze, że miałem tą drugą pompę. To chociaż rączka mi się z tego przydała. A tutaj mianowicie po wymianie nowych cylinderków, tłoczków, uszczelek, tam wszystkich uszczelniaczy i tak dalej, i tak dalej. Odpowietrzyłem układ i hamulce są brzytwa. Muszą się jeszcze klocki tylko dopracować, a co najlepsze, nic nie obciera. No nawet w nowym skuterze troszkę obciera, a tu mi się udało, że nie. Także skuter jeszcze tutaj dołożyłem śrubę. Będę musiał gdzieś poszukać w internecie tych plastików. A, jakichś używanych, może mi się uda. Bo tu jest tragedia. Tu złapię na trytytki, przewiercę zaraz wiertarką, złapię na trytytki. I przegląd na bank już przejdzie, wszystko jest w nim sprawne. Oprócz kopniaka. Kopniaka tylko nie ma. Nie ma kopniaka, bo to już jest trzeci cały ten korpus z kopniakiem i zawsze to się łamie. To już jak był oryginał, to był oryginał. Nie ma oryginału, to nie ma oryginału. No już ten skuter swoje przeżył. I wzloty, i upadki, i przewrotki, i co nie tylko. Ale silnik po 50 tysiącach dostał tylko nowy cylinder, tłok i uszczelniacze na zawory. I w silniku więcej nic nie było wymieniane. Ani jakieś tam iskrowniki, ani cewki zapłonowe, nic. Wszystko jest fabryczne. Amortyzator z tyłu też. Pospawany, wytulejowany, zaolejony, nowy olej zrobiony. Wszystko jest. Także nawet pali. A, no się przejechałem. Co ma dziadek nie palić? Musi palić. Wszystko elegancko, w stanie mu się tylko włączyło. Git, jeździ, lusterko zamontuje jeszcze na końcu. No to trzymajcie się. Tyle dzisiaj z mojej pracy, to znaczy z mojego odpoczynku po pracy, o tak to nazwę, bo ja odpoczywam w ten sposób, o. Ja nie mogę sobie tak poleżeć, dla mnie to nie jest takie leżenie, to nie jest odpoczynek, tylko dla mnie odpoczynkiem jest coś, zrobić, co ja lubię. I wtedy to jest dla mnie odpoczynek. Jeśli ja lubię coś robić, to ja wtedy przy tym odpoczywam. Robię sobie na spokojnie, nikt mnie nie goni, nie ma żadnych kierowników, majstrów, nikt mnie tam nie mówi, co mam robić, tylko robię sobie swoje. I nie wiem, czy w przyszłości... Ach, teraz te skutery...
A może i się wezmę za skutery, kto wie. Pomyślę. Na razie nie chcę ich robić, bo nie chcę, ale skoro mi się udało podnieść z martwych tego dziadka skutera, to znaczy, że się da. Jeszcze kupię baterię do pilota, bo on ma alarm. Jeszcze ma alarm. No, kupię baterię do pilota i on z pilota jeszcze ma odpalać. Ciekawe, czy to jeszcze działa w ogóle. Także trzymajcie się dzisiaj, życzę wam miłego weekendu i do zobaczenia jeszcze widno. Trzymajcie się, cześć!